Jesteśmy w tej chwili w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Bardzo się cieszę, że w tym roku mógł odbyć się po raz kolejny Korowód Świętych. Od kilku lat udało się organizować korowody, ale niestety pandemia przerwała tą naszą piękną tradycję i te korowody, które były organizowane, nie były tak pięknie przygotowane jak w tym roku. I wtedy, kiedy były informacje, że najprawdopodobniej cmentarze będą zamknięte, również będą limity wiernych w kościołach kilka tygodni temu, powstała taka myśl i w ogóle pytanie, czy w tym roku warto robić Korowód Święty. Rozmawialiśmy z paniami katechetkami i z tym pytaniem podszedłem do księdza Grzegorza, wikariusza, który jest od tego roku, i zapytałem, czy spróbujemy zrobić korowód, mimo tego, że jest to zagrożone przepisami. Odpowiedź była bardzo pozytywna, od razu iskra, która powstała i spowodowała, że coraz większa rzesza ludzi zaczęła gromadzić się wokół tej inicjatywy. To osoby, które są w różnych grupach w naszej parafii, postanowiły, że przebiorą się oczywiście za postacie świętych. Ksiądz Grzegorz dysponował bardzo dużą ilością różnego rodzaju strojów. Udało się, że wszystkie te stroje zostały wspaniale wykorzystane. I na początku była taka myśl, że będzie około 15 osób dorosłych, które się przebiorą. Okazało się, że sami nie wiemy, ile było osób, bo jesteśmy w tej chwili po mszy świętej, ale przynajmniej około 50 osób, które były przebrane, piękne kostiumy i oczywiście wiele innych. Oczywiście motywem powstania takiej myśli jest to, że świat pogański dzień wcześniej przeżywa Halloween, kiedy wiele osób przebiera się za osoby, które starają się wystraszyć, nie są to za piękne postacie, a my w Kościele staramy się pokazać to wielkie bogactwo i przyznam się, że kiedy odprawialiśmy dzisiaj mszę świętą, kiedy ten wielki Korowód Święty przyszedł, a ksiądz Grzegorz o każdym świętym potrafił kilka zdań pięknie opowiedzieć, zdaliśmy sobie sprawę, jakim wielkim depozytem wiary i świętych dysponujemy w Kościele. Wydaje mi się, że nie tylko nam, kapłanom, się wspaniale odprawiało w takim towarzystwie, ale zapewne te osoby, które były w Kościele, również tą mszę świętą bardzo przeżyły. Stroje przygotowaliśmy bardzo spontanicznie. To był jeden telefon od księdza Grzegorza Kierpca, czy można przygotować jakieś stroje z pasji, które już mieliśmy, oczywiście przygotowane, i z nich skomponować jakieś stroje dla postaci świętych. Z mojej strony to była praca może jednogodzinna, żeby skomponować te stroje dla tych ludzi, a potem tylko przymiarka i dopasowanie do danej postaci poszczególnych szczegółów. Może jeszcze gdzieś tak spontanicznie zdobyty strój z mojej pracy, ze szkoły dla Huberta, bo tej postaci akurat w pasji nie ma. Ale trzeba przyznać, że też bardzo dużą inicjatywą wykazali się parafianie tej parafii, bo bardzo byli chętni do skomponowania rzeczy, których na przykład nie mieliśmy, czyli na przykład skrzydła dla archanioła. To można było polegać też na tych osobach. To się czasami zdarza, ale chyba coraz rzadziej, że inicjatywę też wykazują aktorzy, że sami też chcą coś przygotować. Także współpraca to główna baza naszej pracy do przygotowania tych postaci świętych. Że można było zobaczyć wielką chęć ze strony tych ludzi, którzy chcieli brać udział, którzy chcieli się przebrać, wykazywali naprawdę też pomysłowość ze swojej strony, ale też byli otwarci na propozycje z naszej strony i na to, co my mamy. Myślę, że właśnie współpraca między ludźmi otwiera drzwi do olbrzymiej działalności i naprawdę do dużych sukcesów w parafii też. W Korowodzie Świętych w tym roku wzięło udział bardzo wiele osób, prawie 29 świętych odtwarzało swoje role. Staraliśmy się je bardzo wiernie odtworzyć. Byli to sami dorośli. Uczestnicy mszy świętej w kościele w Wieprzu mogli przyglądać się, jak oryginalnie wyglądał święty podczas prezentacji multimedialnej oraz jak wygląda jego charakteryzacja. Przechodził przez cały kościół, pokazując się wszystkim wiernym. W tle było można usłyszeć charakterystykę tego świętego, szczególnie jak wyglądało jego życie, co powiedział i jakie zostawia przesłanie nam, ludziom,
którzy jeszcze żyjemy. Na koniec wszyscy święci stanęli w prezbiterium, pokazując się jako Kościół triumfujący, czyli Kościół zbawionych, a wszyscy my, którzy staliśmy z drugiej strony, prosiliśmy ich jako Kościół pielgrzymujący o wsparcie w niebie.